Słucham cię, wędrowcze. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Jakich postumentów? Na cmentarzysku golemów znajdują się 3 postumenty. Może je aktywować każdy, kto liznął odrobinę magii. Czysta lekkomyślność. Służą do przywoływania piorunów. Znam się trochę na magii. Mógłbym użyć postumentów do obudzenia golema? Na szczęście ten nienaturalny stwór stoi poza zasięgiem postumentów. Tego by jeszcze brakowało. Eksperymenty z siłami natury mogą się skończyć jedynie nieszczęściem. Jak można aktywować postumenty? Już cię korci. Wystarczy ich dotknąć z intencją przyzwania burzy. Na twoim miejscu nie robiłbym tego, bo wystarczy odrobina nieuwagi i możesz zginąć od pioruna. Będę uważał. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. In wetstrede kemwen kerme. In wetstrede kemwen kerme.
zaraza jest przerażająca. Jak mówi znajoma medyczka, zszyć czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, a białe z białym i wszystko będzie w porządku. Jestem taka zmęczona. Piesek zmoknie. Mi się podoba. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Podoba. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają.
Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Cóż to? To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie.
Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz, wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, właś. Czego chcesz, biały wilku? Bywaj. Sił mi już brak. I czy będzie licytacja majątku? To ciekawe. U nas w Redanii to nigdy by się nie zdarzyło. Tak? Bywaj. Świetnie. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. Thank you.
Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją... Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie.
Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Panie, słuchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Sztuczki na nic się nie zdarza. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, Dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność.